Witajcie kochani w bardzo podniosłym nastroju. Kręcę ostatni w tym roku filmik i jego głównym przesłaniem jest podziękowanie Państwu za to, że byliście ze mną przez cały ten rok, że obserwowaliście mnie na kanale, lajkowaliście, komentowaliście, że jakieś zaczątki tej społeczności tworzymy. I dziękuję też wszystkim, którzy byli ze mną, obserwowali mnie na wszystkich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. I ogólnie byliście ze mną, pozostańmy razem na przyszły rok. Mam nadzieję, że za rok o tej porze, w święta, ten kanał będzie wyglądał zupełnie inaczej. To zależy między innymi od nas. Kochani, jak jest, tak jest. Jaka jest rzeczywistość lat 20. wszyscy wiemy. Dla mnie święta nie oznaczają niczego sakralnego jako dla osoby niewierzącej, ale też nawet najbardziej zdolnym Polakom nie da się przerobić ich na po prostu kolejny długi weekend. To jest jednak coś innego. Choćby nie wiem, jak byli niewierzący, to mimo wszystko ten nastrój podniosły udziela się wszystkim i tego Wam życzę, aby ten nastrój dziś w Wigilię i w pierwszy i w drugi dzień świąt był bardzo podniosły, bardzo rodzinny, bardzo piękny, abyście razem wreszcie byli, mieli na wszystko czas, na czytanie, na oglądanie filmów, na nagadanie się z rodziną, która się zjechała, na wszystko i żeby ten czas przedłużył się naszą metodą długą weekendową aż do 2 stycznia. Tego Wam również życzę, abyście odsapnęli, bo jak wiadomo, wszyscy Polacy dopiero wtedy czują, a szczególnie matki Polki, dopiero wtedy czują święta, kiedy się naprawdę wyniszczą, złachają, nastoją przy kuchni, a więc skoro już daliście sobie w tą kość, to teraz sobie to jedzcie. Pamiętajcie tylko, że na trawienie najlepsze są enzymy trawienne, na przykład kreon. Mam nadzieję też, że w te święta poświęcicie chociaż 5 minutek na zajrzenie do kilku darmowych fragmentów autobiografii, które pokazałem na Facebooku. Jest to przepiękna książka, którą piszę z odcinka na odcinek, a Wy sobie możecie w specjalnej zamkniętej grupie ją czytać i enjoyować do końca świata. Wszystkiego dobrego, dużo wolności duchowej. Dla mnie to będzie bardzo ciężki rok, dziwny rok. Nie wiem, jaki będzie tak naprawdę, ponieważ są wielkie plany. Ma wyjść tango. Mam się wyprowadzić z Warszawy. Jest bardzo dużo planów, ale wszystko to zacznie się i tak dopiero na wiosnę. Nie wiem, gdzie będę o tej porze roku za rok. Może w lesie, może nad jakimś jeziorem, może na Bornholmie, może w Nowym Jorku, gdzie się przeprowadzę, nie mam pojęcia, ale na pewno dowiecie się o tym jako pierwsi. Dziękuję też tym wszystkim z Państwa, którzy wspierali mnie w tym roku na Patronite. To jest dla mnie najważniejsze, dlatego że gdyby nie to, musiałbym siedzieć w korpo i nic bym ani nie pisał, ani nie robił kanału, ani w ogóle nic, co nie daje natychmiastowej kasy, nie mógłbym robić. Także za to bardzo dziękuję i zachęcam Was. I cóż, zobaczmy się w przyszłym roku, już w nowym filmiku. Plany co do kanału też są bardzo różne. Jeżeli mnie lubicie, a jeszcze nie zalajkowaliście, jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, no to wiadomo, że będzie mi o wiele łatwiej to wszystko budować, jeśli to zrobicie. Ja zawsze wszystkim, których kanały lubię, natychmiast subskrybuję, naciskam dzwoneczki. Niech mają. Ściskam Was, kochani. Wspaniałych świąt, cudownego Bożego roku. Tak, Bożego Nowego Roku. I z tym błogosławieństwem całuję Was w samo serce. Wasza Michaśka.